Rodzaj jeżówka pochodzi z Ameryki Północnej. W Polsce są to ogrodowe rośliny ozdobne, czasem dziczające. Szczególnie popularna jest jeżówka purpurowa. Uprawiane są także odmiany o innych kolorach i kształcie kwiatostanów. Wśród nich spotykamy jeżówkę bladą. Jej kwiatostany mają charakterystyczny wygląd. Zewnętrzne kwiaty języczkowe mają kolor bladoróżowy i zwisają ku dołowi. W środku kwiatostan jest wypukły i składa się z licznych kwiatów rurkowych w kolorze ciemnobrunatnym. Kwiaty rurkowe wydzielają nektar i pyłek. Jeżówka blada jest dobrą rośliną miododajną. Odwiedzają ją różne gatunki czmieli, czmielców, pszczoły samotnice oraz motyle. Jeżówka ta kwitnie od lipca do września, dzięki czemu w lecie przez dłuższy okres czasu stanowi stabilne źródło pokarmu dla owadów pszczołowatych. Uprawa jeżówki bladej, a także innych odmian jeżówki upiększa ogrody, jak również zapewni pokarm dzikim pszczołom na terenach zabudowanych, gdy z upływem lata zaczyna szybko ubywać kwiatów. Obcinanie przekwitniętych kwiatostanów przedłuży okres kwitnienia oraz, co ważne, powiększy ilość dostępnego pokarmu dla pszczół.